Jesienią 1971 roku w Kostaryce Instituto Geográfico Nacional zleciło wykonanie fotografii lotniczej w ramach wstępnych badań przyszłych projektów hydroenergetycznych. Podczas jej wykonywania doszło jednak do dość niespodziewanej obserwacji. Mowa tu oczywiście o najlepszej jakości zdjęciu UFO, jakie kiedykolwiek powstało. 4 września 1971 roku w okolicach godziny 8:25 pilot Omar Arias wzleciał na wysokość 3 km nad jeziorem Kote. W chwili wykonywania zdjęcia znajdował się na północy kraju, 4 km na północ od regionu Arenal i 40 km na południe od granicy z Nikaragłą. Ani pilot, ani trzej członkowie jego załogi nie widzieli niczego niezwykłego, gdy znajdowali się w powietrzu. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero wtedy, gdy fotograf Sergio Loiza wywołał film i dokładnie obejrzał wykonane negatywy. Wówczas dostrzegł, że klatka numer 300 pokazywała coś, co wyglądało jak ogromny metalowy dysk. Widok zapierał dech w piersiach, lecz był mocno zaskakujący, ponieważ ów tajemniczy obiekt nie był widoczny ani na poprzedniej klatce, ani na następnej. Obraz obejmuje obszar około 11 km na 11 km. Biorąc pod uwagę, że wysokość, na której unosił się samolot, pozostawała stała, można więc poczynić pewne przypuszczenia co do wielkości tego obiektu. Sytuację dodatkowo poprawia fakt, iż znajduje się on na tle jednolitej powierzchni jeziora, która kontrastuje z dyskiem. Te czynniki czynią fotografię z Kostaryki jednym z najlepszych zdjęć pojazdów UFO w historii ludzkości. Obiekt w kształcie dysku jest wyraźnie widoczny na zdjęciach i widać na nich nawet odbijające się od niego światło słoneczne. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że było to zdjęcie rządowe. Od lat 70. było ono w posiadaniu władz Kostaryki, więc nie ma wątpliwości co do jego autentyczności. Fotograf Sergio Lois twierdził, że gdy tylko odkrył UFO i zgłosił to swoim pracodawcom, nakazali oni ukrycie tego zdjęcia. W wyniku działań Loiza negatyw filmu dotarł jednak do Ricardo Vilchesa, który kierował cywilną grupą badawczą UFO w San Jose. Sęk w tym, że zdjęcie dotarło do niego dopiero w 1980 roku, a więc 9 lat po samym wydarzeniu. Fotograf był mocno wstrząśnięty tą obserwacją i tłumaczył Vilchesowi, że użyty sprzęt był niezwykle precyzyjny i gdyby w pobliżu okularu kamery dostała się nawet niewielka drobinka kurzu, to sprzęt nie działałby wcale, a nie zepsuł się na zaledwie jednej klatce. Ostatecznie zdjęcie zostało wysłane do Ground Saucer Watch w Stanach Zjednoczonych. Kierownik zespołu odpowiedzialnego za jego analizę, William Spalding, dokładnie je zbadał i potwierdził jego autentyczność. W grudniu 1987 roku zdjęcie zostało zdigitalizowane, powiększone i przeanalizowane przez eksperta z NASA, Richarda Hainesa. Badacz ustalił chociażby, że na fotografii widać wyraźne odcienie światła i cienia, charakterystyczne dla trójwymiarowego obiektu oświetlonego światłem skolimowanym, takim jak światło słoneczne. Jego zdaniem obiekt wyglądał jak płytki stożek z osią symetrii i ciemniejszym punktem lub obszarem w górnej części. Haynes zauważył również, że jedna strona jest wyraźnie ostrzejsza, podczas gdy druga jest rozproszona i amorficzna. Wydawało mu się więc, że ciemniejszy obszar może nie być cieniem, ale jaśniejszym źródłem światła. W 1989 roku znany badacz UFO Jacques Vallée, który dostarczył zdjęcie badaczowi z NASA, wraz z Richardem Hainesem napisali raport zatytułowany Photo Analysis of an Air Disk over Costa Rica. Został on opublikowany w czasopiśmie Journal of Scientific Exploration i kończył się następującymi słowami. Zdjęcie jest autentyczne, a obiekt nie jest wynikiem jakiegoś błędu. Nasza analiza wykazała, że niezidentyfikowany, nieprzejrzysty obiekt lotniczy został uchwycony na kliszy z maksymalnej odległości 3 km. Nie ma widocznych środków podnoszenia lub napędzania oraz żadnych śladów na powierzchni poza ciemnymi obszarami, które nie wydają się przypadkowe. Laboratorium w Kostaryce, które jako pierwsze przetworzyło to zdjęcie, szacuje, że dysk miałby prawie 70 metrów średnicy. Zdjęcie i negatyw
Dotarły zresztą również do Francji, gdzie zostały poddane kolejnej analizie i ponownie uznane za autentyczne. Na przestrzeni lat pojawiły się liczne spekulacje, czy UFO wyleciało z jeziora Kotę, czy też do niego wleciało. Jest to jedyne logiczne wyjaśnienie dla braku obecności tego pojazdu w klatkach 299 i 301. Co ciekawe, miejscowy folklor zawiera wiele historii o podobnych obiektach wyłaniających się z tego jeziora. Gigantyczne UFO uchwycone z wyraźnymi szczegółami może więc stanowić dowód na prawdziwość tych podań. Oczywiście o tym, jaka jest prawda, zadecydujcie już sami, ale jeżeli ktoś byłby bardzo ciekawski, to na zakończenie dodam, że oryginalny negatyw tej fotografii jest wciąż przechowywany przez rząd Kostaryki i znajduje się w Archiwum Narodowym tego kraju.